Spróbujemy przebiec historię Polski przez szczególny pryzmat widziana, a mianowicie przez pryzmat stosunków z Rosją. Pierwsze spotkanie, bo one są ułożone chronologicznie, jak już wspomniałem, będzie obejmowało ten okres, kiedy jeszcze o Rosji właściwie trudno mówić. Na tym pierwszym spotkaniu obejmiemy 5 pierwszych wieków relacji między istniejącym już państwem polskim, istniejącym od połowy X wieku, a jego wschodnimi sąsiadami, dla których trudno jest znaleźć jednoznacznie dającą się obronić nazwę historyczną. Niektórzy mówią Ruś Kijowska, inni mówią Ruś Kijowsko-Nowogrodzka. Jeszcze inni mówią po prostu Ruś. Nazwa Rosja wchodzi właściwie do użycia w wieku XVII, upowszechnia się, ale jak postaram się Państwa dzisiaj przekonać, w istocie Rosja jako pewna forma polityczno-cywilizacyjna kształtuje się już do końca XV wieku. Od końca XV wieku można o Rosji mówić. Kiedy zastanawiamy się nad relacjami polsko-rosyjskimi, to oczywiście przychodzą nam na myśl te wydarzenia najnowsze, tragiczne, związane z tragedią smoleńską zaledwie sprzed 2,5 roku, związane z wciąż rozdrapanymi ranami historii, także niedawnej historii II wojny światowej, agresji sowieckiej z 1939 roku, okupacji ziem wschodnich Rzeczpospolitej i pytania, które wtedy także stawiamy, na ile winy historyczne, które jednoznacznie leżą po jednej stronie tamtego konfliktu z 1939 roku, po stronie sowieckiej, możemy przypisać Rosji i Rosjanom, a na ile Rosja i Rosjanie byli częścią tego ogromnego zespołu ofiar systemu komunistycznego. To jeśli chodzi oczywiście o czasy opisane datami 1917-1991, kiedy istniał ten szczególny twór ideologiczny, Związek Sowiecki, Rosja Sowiecka, potem Związek Sowiecki. Otóż te właśnie najnowsze wydarzenia z XX wieku, przyciągając naszą uwagę do stosunków polsko-rosyjskich w sposób bolesny, żywy, powracały także w ostatnich tygodniach ze szczególną siłą, kiedy słuchaliśmy słów listu biskupów polskich i patriarchy Cyryla o pojednaniu narodów polskiego i rosyjskiego. Bardzo trudne, ryzykowne przesłanie, którego nie będziemy dzisiaj w żaden sposób komentować. Właśnie historia jest po to, żeby się zastanowić nad sensem tego brzemienia, które nam i Rosjanom zostało dane przez to sąsiedztwo. Misji być może niedokończonej, trwającej we wzajemnych relacjach. Otóż kiedy zastanawiamy się nad tym trudnym dziedzictwem, którego dotykali także biskupi w tym ostatnim liście, pozostawiając je na szczęście historykom, nie rozgrzeszając zbyt łatwo tej historii tak trudnej, wraca często do nas myśl, czy mogło być inaczej, czy mogliśmy lepiej żyć z Rosjanami, w których często widzimy przecież naszych braci. Wiemy z doświadczenia osobistego, wielu z nas, że z Rosjanami spotykając się w życiu codziennym, nie mamy na ogół problemów w porozumieniu, w rozmowie, w sympatycznym kontakcie towarzyskim. Przede wszystkim wiemy, widzimy to, słyszymy to, że zbliża nas język. Jesteśmy Słowianami w tym dziedzictwie kultury języka słowiańskiego. A więc braćmi? Stawiamy sobie to pytanie. A więc może dałoby się ułożyć te stosunki inaczej? Może nasza historia potoczyłaby się wtedy lepiej? Często oczywiście to pytanie zadajemy sobie w kontekście trudnych stosunków, jakie Polska ma z innymi swoimi sąsiadami, zwłaszcza tymi z zachodu, sąsiadami, których trudno nazwać braćmi przez kulturę języka, ale z którymi jesteśmy połączeni wspólnotą jednak cywilizacyjną, cywilizacji łacińskiej, z Niemcami.
Oczywiście Feliks Konieczny tu by się nie zgodził. Tak. Powiedziałby, że Niemcy należą do cywilizacji bizantyńskiej. Ale częściej raczej tak odruchowo, zdroworozsądkowo, niekoniecznie słusznie o tym będziemy rozmawiali, lokujemy Niemców w tej samej cywilizacji, co i nas, łacińskiej. Oczywiście mamy także swoje problemy historyczne z sąsiadem wewnętrznym, z ludnością żydowską, która do Polski napływa w ciągu pierwszych wieków naszej historii, która stanowi bardzo ważny tej historii i element ją współtworzący i problem tragiczny. I w takim kontekście także często rozważamy problem stosunków naszych z Rosją. Może mogłoby być lepiej we wszystkich innych naszych stosunkach, relacjach z innymi sąsiadami zewnętrznymi, wewnętrznymi, gdyby z Rosjanami nie dzielił nas ten konflikt. Czy jest on nieuchronny? Czy dało się inaczej, mądrzej poprowadzić te dzieje? To są pytania, które chciałbym, żeby wracały w ciągu naszych spotkań, w ciągu tego wykładu. Zacznę jednakże właśnie od tego problemu podstawowego. Czy możemy z pełną odpowiedzialnością i w jaki właściwie sposób moglibyśmy obronić, jeśli byśmy chcieli, tezę, że Rosjanie to nasi bracia? Sprawa jest skomplikowana. Spójrzmy najpierw do naszych pierwszych dziejopisów, zanim cofniemy się do historii przez nich nieopisanej, a odkrywanej przez archeologów lub przez historyków współczesnych. Otóż może Państwo na ten aspekt pierwszej historii Polski nie zwrócili uwagę, ale zaczyna się ona, ta historia, której nie napisał jeszcze błogosławiony Wincenty, nazwany cztery wieki po swojej śmierci Kadłubkiem, pierwszy polski pisarz, pierwszy polski historyk, pierwszy polski intelektualista, ale 100 lat wcześniej, czy 80 lat wcześniej, obcy historyk, zwany Galem Anonimem, prawdopodobnie pochodził z Italii raczej, ale to nieważne. Ważne, że w tej pierwszej historii Polski, właśnie napisanej przez Gala Anonima, uzasadnieniem dla potrzeby napisania historii sięgającej wstecz, poza samą kronikę panowania Bolesława Krzywoustego, bo to był zamysł Gala Anonima, opiewać wspaniałe wojenne dzieje księcia, na którego dworze się znalazł, czyli samego Bolesława Krzywoustego, bo żył w czasach i przybył w czasach panowania księcia Bolesława, ów mnich z południa do Polski. I pisze na początku swojej kroniki, że jednak jest potrzeba opisania tego, co było przed Bolesławem Krzywoustym. Dlaczego? Pozwolę sobie zacytować ten fragment. Po łacinie, a potem po polsku. Sed quia regio polonorum ab itineribus peregrinorum est remota, et nisi transeuntibus in Russiam pro mercimonio paucis nota, se breviter inde diseratur. A więc, lecz ponieważ kraj Polaków oddalony jest od szlaków pielgrzymich i mało komu znany poza tymi, którzy za handlem przejeżdżają na Ruś, niech zatem nikomu to nie wyda się niedorzecznym, jeśli parę słów na ten temat, czyli historii Polski przed Bolesławem, powiem. A więc wyraźnie stwierdza Gala Anonim na samym wstępie swojej kroniki, że Polska leży gdzieś na peryferii, prawda? Daleko, głęboko. Życie znacznie bogatsze, żywsze, przyciągające uwagę, toczy się u naszych wschodnich sąsiadów. Tam koncentruje się wielki handel. Więc przez Polskę przejeżdżają ludzie tylko, żeby zobaczyć drogę do Rosji. Tę niezwykle ważną arterię handlową. Już wtedy, w wieku, na przełomie wieku XI i XII. W zaskakujący sposób przekonujemy się, jak ta sytuacja jest trwała. I dzisiaj wydaje nam się bardzo często w stosunkach z obcymi ludźmi, z którym chcemy wytłumaczyć, gdzie jest Polska, co to jest Polska, że lokują ją, no właśnie, gdzieś koło Rosji, prawda? To jest jakieś przedmieście Rosji, jakaś peryferia Rosji. Jedziemy do Rosji, możemy usłyszeć gdzieś w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, czy gdzieś dalej na zachodzie. No to przy okazji przejeżdżamy przez Polskę. Ten punkt widzenia warto przywołać, by uświadomić sobie pewnego rodzaju trudność w relacjach polsko-rosyjskich, którą dostrzega już Gal Anonim, prawda? Ruś ważna handlowo już wtedy, Polska gdzieś znajduje się jeszcze na peryferii. Inaczej rozwijają te relacje
piękne, można powiedzieć, opowieści, które tworzą, przeskakuję Wincentego Kadłubka, wrócę do niego za chwilę, kolejne wielkie kroniki polskie. Kronika Wielkopolska, pisana około roku 1295, nie znamy jej autora, a potem kronika Jana Długosza o niecałe 200 lat późniejsza. Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Dlaczego warto przywołać te dwa źródła ważne dla naszej świadomości historycznej? Ano dlatego, że właśnie w Kronice Wielkopolskiej po raz pierwszy pojawia się podanie o trzech braciach. Lechu, Czechu i Rusie. Żartobliwie mój niestety już nieżyjący kolega z redakcji Arkanów, profesor Dzięgiel, mówił, że w PRL-u jeszcze dopisano czwartego brata Enerdusa. Ale w Kronice Wielkopolskiej go nie uwzględniono. Natomiast oczywiście to podanie traktowane, rzecz jasna, przez kronikarza jako część opowieści o dziejach prawdziwych, które niegdyś miały miejsce, miał przedstawić ten fragment początki dziejów Słowian, wyboru miejsca przez Słowian na stałe zamieszkanie. I to jest odzwierciedlenie prawdziwej jak najbardziej historii. Warto bowiem sobie uświadomić, że Słowianie znani są na tych ziemiach, gdzie leży Polska, w sposób bezdyskusyjny od końca V, początku VI wieku po Chrystusie. Tutaj wszyscy się zgadzają, tak, wtedy już na pewno tutaj są Słowianie. Duża część archeologów, historyków, ale przede wszystkim archeologów, wspiera się do dzisiaj tak zażarcie, powiedziałbym bardziej zażarcie niż zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości z obrońcami Donalda Tuska. Naprawdę, jak czytam te teksty archeologów z konferencji, gdzie zwalczają się te dwie szkoły, to jest ogień idzie naprawdę. Jedni mówią, że Słowianie tutaj byli co najmniej od, no można powiedzieć, od końca ery przedchrześcijańskiej, prawda? A może nawet już 300-400 lat przed Chrystusem. I że stąd się wywiedli, stąd z ziem polskich. Nie będę wchodził jakby w szczegóły tego sporu, powiem tylko, że szkoła krakowska, którą reprezentował przede wszystkim nieżyjący już profesor Kazimierz Godłowski, żyjący nadal wybitny wielki archeolog Janusz Kozłowski, wprowadziła inną koncepcję, która dziś staje się bardziej przeważająca, że Słowianie jednak nie tutaj, nie stąd się wywodzą, ale przyszli z ziem położonych nieco dalej na wschód, właśnie na obszarze dzisiejszej, można tak powiedzieć, Ukrainy Zachodniej. Tam była prakolebka Słowian między, no można powiedzieć, Bugiem a Dniestrem. I że przybyli właśnie dopiero z końcem V wieku po Chrystusie. Myślę, że nie ma to zasadniczego znaczenia dla naszej tożsamości, czy Słowianie wywodzą się z nad Wisły, czy wywodzą się z nad Bugu, Bochu i Dniestru, i czy przybyli tutaj 300 lat przed Chrystusem, czy 500 lat po Chrystusie. Mnie ten spór tak nie rozognia, powiedziałbym. Natomiast ważne jest to, że w tych pierwszych podaniach, pierwszej próbie identyfikacji genezy Słowian, nasi kronikarze zastanawiali się nad tym fenomenem właśnie wspólnego pochodzenia. I anonimowy kronikarz, autor Kroniki Wielkopolskiej, uważał, że przyszliśmy z południa, nasi praojcowie przyszli z południa. I tak uważało wielu historyków do niedawna właściwie, że to z Panonii, czyli z obszaru dzisiejszych Węgier, gdzieś od południa przyszli Słowianie i idąc od południa właśnie tam na terenie Panonii rozdzielili się. Jeden został na terenie dzisiejszych Czech, to oczywiście Czech uznawany za młodszego brata. Najstarszy Lech idzie dalej na północ, a także jeden z dwóch młodszych braci idzie na wschód, to oczywiście Rus. Ciekawe, bo to podanie znamy wszyscy, prawda? Czy prawie wszyscy. Tymczasem Jan Długosz patrzy na to zagadnienie zupełnie inaczej. I warto się zastanowić, dlaczego. Dlaczego w Kronice Wielkopolskiej Rus jest naszym bratem, a u Jana Długosza już nie. Otóż czas pisania Kroniki Wielkopolskiej to jest okres niezwykle intensywnego konfliktu kulturowo-politycznego polsko-niemieckiego.
Polacy zyskują bardzo silnie wtedy świadomość etniczną, narodową. Nie tylko rycerstwo, które miało ją wcześniej, ale także przede wszystkim ludzie, którzy w miastach mieszkają, gdzie stykają się z żywiołem niemieckim, bardzo silnym wskutek kolonizacji, pokojowej kolonizacji XII-XIII wieku. I na wsiach, gdzie setki wsi zostało osadzonych na prawie niemieckim i gdzie źródła jak najbardziej z tej epoki bezpośrednio poświadczają bardzo wyraźne zróżnicowanie kulturowo. Chłopi polscy, chłopi niemieccy identyfikują się, rozróżniają się, przeciwstawiają się sobie nawzajem. To jest walka o język, język kazań prowadzona przez Kościół Polski w obronie języka polskiego, żeby nie, kazania nie były po niemiecku w miastach. Zwłaszcza. To jest okres, mało sobie to uświadamiamy, bardzo silnego konfliktu kulturowo-politycznego polsko-niemieckiego. W tym kontekście żyje jakby świadomość wspólnoty słowiańskiej. My Słowianie, Czesi Słowianie, chociaż jest rywalizacja polityczna jak najbardziej, polsko-czeska wtedy między Piastami, a zwłaszcza tą końcową już fazą dynastii Przemyślidów, a potem nową zupełnie dynastią obcą na tronie czeskim, Luksemburgu. To jednak jest to poczucie wspólnoty słowiańskiej. Nie ma poczucia istotnego, fundamentalnego konfliktu politycznego między Polską a Rusią. Nie ma takiego poczucia w końcu wieku XIII. To warto sobie uświadomić. Ono przyjdzie wkrótce, niedługo, ale jeszcze go nie ma. Rus zatem może być bratem. Diana Długosza, który pisze swoją kronikę 180 lat później, w latach 70. XV wieku, wychowawca synów królewskich, króla Kazimierza Jagiellończyka, królów późniejszych Polski, Czech, Węgier. Jan Długosz widzi tę genezę Słowian inaczej. Owszem, przychodzą dalej z południa, ale idzie tylko dwóch braci, Lech i Czech. Młodszy brat Czech zostaje tam, gdzie dzisiaj Czechy. Lech idzie dalej, by osiąść w tym mieście, gdzie zakłada swoje gniazdo, Gniezno, prawda? Ale gdzie jest Rus, możemy zapytać. Jan Długosz udziela odpowiedzi. Rus pojawia się dużo później jako potomek, i to nie bezpośredni, daleki potomek dopiero Lecha. A to dlatego, że jak pisze Długosz, w momencie, kiedy polskie państwo powstawało, a Długosz lokował te początki w sposób nie dość określony historycznie, ale rzecz jasna wiele wieków przed czasami Mieszka I, Polska, jak pisał, nie sąsiadowała z nikim na wschodzie. I wbrew pozorom to stwierdzenie wcale nie jest absurdalne, nie jest dowodem jakiejś fikcyjnej projekcji w przeszłość wyobrażeń o wygodnym geopolitycznym położeniu Polski. Najlepiej byłoby nie sąsiadować z nikim, prawda, zwłaszcza na wschodzie. Ale w istocie można powiedzieć, że w X wieku, kiedy kształtowały się zręby znanego nam już z historii państwa pierwszych Piastów, wiemy na pewno, że od wschodniej strony kontakt ze wschodnią Słowiańszczyzną był bardzo ograniczony, a właściwie go nie było. On się rodzi dopiero w 981 roku, za chwilę o tym powiem. Teraz jeszcze jestem przy tych opowieściach o wyobrażeniach początków historii przez naszych pierwszych kronikarzy. Dlaczego? Odgradzały nas nieprzebyte puszcze, odgradzała nas od północy dużym klinem ludność bałtyjsko-jaćwieska, Litwini, Jaćwingowie, Prusowie, Łotysze, i Rusowie czy Słowianie, kierowani przez Rusów, o tym za chwilę powiem, mówiąc już konkretnie o samej historii, koncentrowali swoje miejsca osiedlenia nad Dnieprem, a więc spory kawałek na wschód od tych miejsc, gdzie tworzyło się państwo pierwszych Piastów, nie sięgające przecież dalej, jak niewiele dalej niż 100-150 kilometrów na wschód od Wisły. To dopiero za Mieszka I i to w drugiej części jego panowania Małopolska zostaje włączona do państwa pierwszych Piastów.
A więc rzeczywiście to sąsiedztwo nie było takie oczywiste bezpośrednie. Stanie się takim dopiero w 981 roku. Ale ważne jest i to, że Długosz nadaje temu dystansowi, jeśli można tak powiedzieć, czasowemu i geopolitycznemu między Polską, początkami Polski, a jej wschodnim sąsiadem, bardzo interesującą wymowę polityczną, rodzaj lekcji politycznej. Stwierdza mianowicie, że kiedy polskie państwo stworzone przez Lecha i jego bezpośrednich dziedziców trwało, przyszedł czas kryzysu monarchii, Polacy wybrali z właściwą sobie skłonnością wolność, nie wznowili po kryzysie tej monarchii systemu monarchicznego i ten system republikański, który u siebie wprowadzili, doprowadził stopniowo, wskutek zepsucia natury ludzkiej, do kryzysu państwa. I właśnie w tym kryzysie wyrośli dopiero wschodni sąsiedzi, korzystając z tego kryzysu. Polacy zajęci własną wolnością republikańską doczekali się wyrośnięcia potężnego sąsiada na wschodzie, właśnie z owych Rusów, tworzącego swoje państwo. I wtedy dopiero pojawiają się nasi wschodni sąsiedzi, odpowiedzią na co jest powołanie nowego monarchy, Kraka, tego z mojego miasta, żeby radzić sobie właśnie z zamętem wewnętrznym i poradzić sobie z trudnymi sąsiadami z zachodu i ze wschodu. Także już ze wschodu pojawia się nowa monarchia polska stworzona przez Kraka i oparta już na praworządności, na prawie nadanym przez Kraka swoim poddanym i wiążącego także władcę. A więc mamy tutaj lekcję, że jeśli za bardzo skupiamy się na naszej wewnętrznej wolności i jej używaniu, możemy przeoczyć wyrastanie poważnych zagrożeń geopolitycznych za naszą, w tym przypadku, wschodnią granicą. Długosz w swojej kronice, już oczywiście nie we wstępie, który teraz relacjonuję, ale w ostatnich jej fragmentach, bo doprowadził kronikę niemal do czasu swojej śmierci, do progu lat 1480, notuje oczywiście Długosz ogromny wzrost potęgi moskiewskiej. I docenia, że oto wyrósł potężny rywal, wróg, który może zagrozić Królestwu Polskiemu. Docenia to na ostatnich kartach swojej kroniki. I rzeczywiście ma rację. Wtedy Moskwa staje się właśnie potęgą dopiero po 5 wiekach naszego względnego sąsiedztwa. Otóż, kiedy zastanawiamy się właśnie nad tą relacją, czy było to sąsiedztwo od początku i z kim było, czy był tam ten Rus, Słowianin, czy ktoś inny. Widzimy tutaj w tych pierwszych relacjach naszych historyków, naszych dziejopisów niejednoznaczność. Jednoznaczność innego rodzaju natomiast rysuje się w spojrzeniu Wincentego Kadłubka, nazwanego tak 4 wieki po swojej śmierci właśnie tym przydomkiem, który w swojej kronice pisanej 80 lat po Galu Anonimie mniej więcej, czyli na przełomie wieku XII i XIII, kiedy trwały w najlepsze stosunki kulturowe i polityczne z sąsiednią Rusią, już o miedzę z nami sąsiadującą, mistrz Wincenty nie pisze o Rusie, w ogóle nie wspomina go, ani choć on pierwszy wprowadził pojęcie Lecha, dumnego, niezwyciężonego narodu Lechitów, to właśnie mistrz Wincenty wprowadza taką właśnie, można powiedzieć, wizję polskości. Dumny naród, nie monarchia jak u Gala, nie państwo, tylko naród jest podmiotem dziejów u Wincentego, mistrza Wincentego, pierwszego kanonicznie wybranego biskupa krakowskiego. Otóż to, co najważniejsze w obrazie Wincentego Kadłubka, to antyimperialna tradycja polskiej państwowości. Właśnie w obronie tej wolności niezwyciężonego narodu, dumnego narodu Lechitów, Lechici są gotowi stawić czoła każdej potędze. I tutaj nie będę już analizował tego, bo nie ma tyle czasu. Jest dużo jeszcze zagadnień do omówienia. Chcę tylko jakby króciutko przypomnieć, jak te często wyśmiewane
legendy przytaczane przez Wincentego Kadłubka układają się w pewną wymowę. Mówi o walkach Lechitów z Galami, z Partami, z legionami Juliusza Cezara, a w końcu po Cezarze występuje u niego Aleksander Macedoński, właśnie z samym Aleksandrem Macedońskim. Najciekawszym fragmentem opisu tych przewag, walk zwycięskich Lechitów ze starożytnymi przeciwnikami, rywalami, jest list, jaki przytacza w swoim właśnie opowiadaniu Wincenty. List kierowany przez naród Lechitów do Aleksandra Macedońskiego, który przysyła swoich posłów, którzy chcą ściągać trybut z narodu Lechitów. I odpowiadają bardzo ostro. Przytoczę tylko ten fragment. Odpowiadają bardzo ostro Lechici. Posłami jesteście, czy także królewskiego skarbu kwestorami? Ci odpowiedzieli, i posłami jesteśmy, i komornikami. Na to Lechici. Wpierw więc trzeba okazać posłom szczere uszanowanie, abyśmy wspaniale przyjętych wspaniałymi uczcili darami. Następnie komornikom musimy wypłacić wyznaczony trybut. Należy się bowiem cesarzowi, co jest cesarskiego, aby nie spotkał nas zarzut majestatu. Przeto głównym osobom spośród posłów najpierw żywcem połamano i powyrywano kości, potem zdarte z ich ciał skóry wypchano częściowo złotem, częściowo najlichszą trawą morską, i ten kruszec ludzką skórą, lecz nieludzko odziany, odesłano z takim listem. Królowi królów Aleksandrowi, królewska władczyni Polska. Źle innym rozkazuje, kto sam sobie nie nauczył się rozkazywać. Nie jest bowiem godzien zwycięskiej chwały ten, nad którym zgraja namiętności triumfuje. Zwłaszcza twoje pragnienie żadnego nie znajduje zaspokojenia, żadnego umiarkowania. Co więcej, ponieważ nigdzie nie widać miary twojej chciwości, wszędzie żebrze niedostatek twego ubóstwa. Chociaż jednak świat nie może nasycić twojej nienasyconej żarłoczności, zaspokoiliśmy jakoś głód przynajmniej twoich ludzi. I niech ci będzie wiadome, że u nas nie ma trzosów, dlatego te oto podarki włożyliśmy w kalety twoich najwierniejszych sług. Wiedz zaś, że Polaków ocenia się według dzielności ducha, hartu ciała, nie według bogactw. Nie mają więc skąd zaspokoić gwałtownej żarłoczności tak wielkiego króla, by nie powiedzieć tak wielkiego potwora. Nie wątp jednak, że obfitują oni w prawdziwe skarby młodzieży, dzięki której można by nie tylko zaspokoić, lecz całkowicie zniszczyć twoją chciwość razem z tobą. Myślę, że ten list warto zapamiętać jako odpowiedź Polski na każde imperium, które pojawi się w sąsiedztwie, na każdą nienasyconą imperialną chciwość. Ten list nie jest oczywiście adresowany do żadnego imperium ruskiego, bo takiego nie było w końcu XII wieku, ale jest odpowiedzią, którą Wincenty Kadłubek wkłada, by tak rzec, w podstawy charakteru narodowego polskiego. Nie damy sobą rządzić nikomu. Notabene tę samą postawę wymienia jako cechę wyróżniającą państwo polskie, nie naród, ale państwo polskie Galanonim, stwierdzając, że to właśnie państwo polskie wyróżnia, że nigdy nikt w całości sobie go nie podporządkował. Otóż w relacjach z Rusią pierwszych, historycznie, teraz już cofając się od tych opowieści pierwszych kronikarzy do historii, jaką znamy ze współczesnego stanu badań, możemy powiedzieć po pierwsze, że historia Rusi jest znacznie starsza, ta udokumentowana. Państwo pierwszych piastów powstaje gdzieś w latach 40., możemy 20., 40., w każdym razie w pierwszej połowie wieku X. I wiemy w dodatku, to jest bardzo istotne, że to państwo powstaje na miejscu z rodzimej dynastii. To bardzo ważne w porównaniu z Rusią. Zarówno Galanonim, jak i późniejsze kroniki poświadczają imiona czterech poprzedników Mieszka. I dzisiaj wszyscy historycy, nie ma chyba wyjątku, zgadzają się, że ta relacja jest prawdziwa, że Mieszko wywodził się z rodzimej dynastii. W XIX wieku jeszcze Franciszek Piekosiński, paru innych historyków, także oczywiście historycy niemieccy, próbowało
udowadniać tezę, że Mieszko był pochodzenia normańskiego, duńskiego, germańskiego, a to na podstawie imienia, jakim zapisane jest Królestwo Polskie w akcie oddania w opiekę papieżowi księstwa Mieszka, jeszcze nie królestwa, akcie zwanym Dagome Judex, od imienia właśnie zniekształconego przez papieskiego kopistę Dagome, Dago. No i dorabiano do tego ideę, że może Dagobert to był może jakaś inna forma imienia, na pewno nie słowiańskiego, którym mógł się posługiwać Mieszko. W istocie no był to na pewno albo drugie imię Mieszka, albo też zniekształcenie kopisty. Natomiast żadne inne ślady, zarówno archeologiczne, bardzo starannie badane, jak też ślady w dokumentach historycznych, nie potwierdzają tezy o pochodzeniu polskiej dynastii z najazdu. Owszem, dynastia rodzima, dynastia piastowska, dokonywała najazdów na sąsiednie ziemie, poszerzając krąg państwa piastowskiego, ale to była rodzima dynastia słowiańska. Tymczasem państwo ruskie, pierwsze zalążki państwowości, jeśli o niej można mówić, powstają ponad 100 lat wcześniej, w wieku IX, i to od pierwszej połowy wieku IX, organizowane w oczywisty sposób, tu też nie ma sporu, z najazdu. Państwo ruskie powstaje przez najazd, obcy najazd. Obca władza panuje nad podbitym społeczeństwem, nad zorganizowanym dla korzyści tej władzy społeczeństwem. Tę obcą władzę stanowili normańscy najeźdźcy, niesłowiańscy najeźdźcy, to nie ulega wątpliwości, bo jest spór, czy to byli Normanowie, czy jakaś inna gałąź ludów północnych spokrewnionych, że tak powiem, z tymi Wikingami, którzy podbijali całą Europę wtedy od zachodu, także i południa. Ale to właśnie korzystając ze szlaków morskich, od Bałtyku idąc przez jezioro Ilmeń, nad którym zbudowano Nowogród Wielki, ku źródłom Dniepru i przez Dniepr idąc ku południowi, w rodzaju, no, że tak powiem, kompanii handlowej pilnowanej przez wojowników przeprawiających swoje oddziały łodziami spławianymi tymi właśnie rzekami, jeziorami i przenoszonymi w tych miejscach, gdzie rzeki nie sięgały. To właśnie Rossomanowie czy Rusowie, różnie nazywa się tę grupę plemienną niesłowiańską, która zdominowała od północy szlak handlowy z Nadbałtyku nad Morze Czarne, organizują, można powiedzieć, zalążki państwowości wschodnich Słowian w pierwszej połowie wieku IX. I to jest bardzo ważne. U nas rodzima dynastia, która jest jakby częścią tego społeczeństwa, nad którym panuje, które organizuje. Przypominamy także, można przypomnieć sobie opisy u Gala Anonima, następnie oczywiście w Krońce Wielkopolskiej i u Wincentego Kadłubka i przede wszystkim u Jana Długosza, genezy tej dynastii. To jest, no, oczywiście od popopielu, którego zjadły myszy. Piast to jest prosty mieszczanin z grodu Kalisz, a może chłop, wybierany według takiego obrządku typowo chłopskiego. Wybierany zresztą, na co nie zwróciłem uwagi wcześniej i jakoś nie natrafiłem, żeby ktokolwiek na to zwrócił uwagę, aż mnie to dziwi. Dzięki cudownej interwencji dwóch posłańców, którzy stają u niego właśnie w domu, prostym domu, by wskazać w nim właściwego, godnego następcę, niegodnego popiela. Pamiętacie państwo, jak się nazywają ci dwaj niebiescy wysłańcy? Mają na imię Jan i Paweł. I tak przyszło mi to do głowy, że przecież coś te dwa imiona może po kilkunastu wiekach znaczą znowu w naszej historii. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem tylko podkreślić rodzimość tej dynastii i jej związek z miejscową ludnością. Proste pochodzenie. To są tutejsi, nasi, prawda? Ta pierwsza dynastia piastowska. Tymczasem na Rusi państwo wyrasta z podboju żołnierskiego, który ma za cel handel, nie organizację państwową, ale przedostanie się na południe ku centrom ówczesnej cywilizacji. Bo najbogatsza cywilizacja w wieku IX, X jeszcze,
To nie była cywilizacja europejska, ta była siermiężną, prostą, dopiero rozpoczynającą swój pionowy start do wielkiej światowej kariery kulturą. Te znacznie bogatsze, bez porównania bogatsze cywilizacje wtedy, to był kalifat Abbasydów, najpotężniejszy wtedy, z centrum w Bagdadzie, świeżo zbudowanym, w którym mieszkało więcej mieszkańców niż w całej Europie. To było oczywiście już zmierzchające, ale wciąż potężne cesarstwo bizantyjskie ze stolicą w Konstantynopolu, a na wschód od siedzib wschodnich Słowian były jeszcze dwa potężne kaganaty, hanaty. Wcześniej przeszli tamtędy Awarowie, którzy dotarli aż do środkowej Europy, pobici tutaj dopiero przez Karola Wielkiego. Po Awarach nasunęli się w VIII wieku nad Wołgę, na obszar między Wołgą a Donem, Chazarowie, kolejny lud środkowoazjatyckiego pochodzenia. To, co ważne w historii Chazarów, którzy utrwalili swoje państwo na co najmniej 300 lat do początku XI wieku, od wschodu jakby sąsiadując z Rusią, to fakt, że przyjęli oni religię żydowską jako religię panującą. To było jedyne państwo na świecie z religią mojżeszową jako religią panującą. Ludność oczywiście nie była pochodzenia żydowskiego, ale mozaizm stał się wskutek pośrednictwa kupców żydowskich uciekających przed prześladowaniami z Bizancją za czasów Leona III, cesarza Leona III. Stał się mozaizm właśnie religią panującą w państwie Chazarów, ogromnym imperium kupieckim ulokowanym nad Dolną Wołgą, ekspandującym ku Donowi, ku Zachodowi, ku Morzu Czarnemu. Na północ od Chazarów istniał kaganat Bułgarów kamskich czy wołżańskich, którego z kolei kaganowie, czyli hanowie, przyjęli wiarę muzułmańską, wtedy znajdującą się w okresie niezwykłej ekspansji, sukcesów kulturowych i geopolitycznych. A więc Ruś sąsiaduje od wschodu z dwoma silnymi organizmami państwowymi, jeden z religią panującą żydowską, drugi z religią panującą muzułmańską. Sami oczywiście Rusowie, ci wikingowie, którzy organizują państwo wschodnich Słowian, są poganami. Wielu ich pobratymców przyjmuje na Zachodzie w tym czasie religię w obrządku łacińskim, religię chrześcijańską. Ale i z nimi spotykają się czasem na północy, idąc w tą drogę na południe przez Dniepr, Rusowie organizujący państwo ruskie. W 840 Nowogród, w 862 zakładają Kijów jako swego rodzaju stację handlową, która ma ich prowadzić tam, dokąd chcieli dotrzeć najbardziej, do Konstantynopola. I od razu próbują złupić Konstantynopol, zdobyć go łodziami. To były niezwykle śmiałe ludy, wikingowie, jak wiemy, podbijali co chcieli. Więc też śmiało przez Ruś, od nich tak nazwaną, przemknęli, by dostać się do celu. Celem nie było skolonizowanie Rusi, celem było złupienie prawdziwie bogatego miasta, czyli Konstantynopola. A Ruś miała służyć jako właśnie ta Słowiańszczyzna Wschodnia, jako, można powiedzieć, ludność poddana, która pomaga przeprawiać łodzie, która służy, prawda, tej drużynie kolejnych książąt przy organizowaniu łupieszczych wypraw na południe. To zupełnie inny system, można tak powiedzieć, organizacji społecznej niż państwo piastowskie. Ten system, którego różnice w stosunku do państwa piastowskiego, do cywilizacji łacińskiej, szczególnie interesująco opisał wspomniany już tutaj Felix Konieczny, ale właściwie niekoniecznie nawet do niego się odwołując, każdy współczesny historyk dostrzega te różnice w stosunku do państw cywilizacji zachodniej, łacińskiej. Nie było tam feudalizmu, nie było właśnie takiej organizacji państwowej, do jakiej przyzwyczaiła nas średniowieczna Europa. Tylko panowanie, można powiedzieć, łupieszczo-kolonialne panowanie obcej władzy nad lokalną ludnością, słowiańską ludnością. Ostatecznie bardzo ważnym momentem w rozwoju państwa ruskiego jest panowanie Ruryka, który zakłada właśnie to państwo, potem jego syna Igora i żony tego Igora, Olgi, która przez pewien czas panuje
próbując nawiązać kontakty z Bizancjum pokojowe, już nie upieszcze po kolejnych nieudanych wyprawach na Konstantynopol. Potem syn Olgi i Igora, Świętosław, niezwykle aktywny zdobywca, który znów parokrotnie próbuje bez efektu łupić Konstantynopol, ale który dokonuje dwóch innych bardzo ważnych wyczynów militarnych, a mianowicie niszczy Chazarię, jeszcze nie ostatecznie, ale praktycznie rzecz biorąc ją rozbił. I to ma ogromne znaczenie na przyszłość dla Rusi, bo Chazaria, jakkolwiek bardzo, można powiedzieć, nieprzyjemny sąsiad Rusi, zainteresowany handlem niewolnikami, no właśnie Słowianami, przede wszystkim w stosunkach z Rusią, to jednak osłaniała Chazaria od czegoś być może jeszcze gorszego, a mianowicie od wielkiego stepu Ruś, od tego, co za Wołgą się rozciągało i skąd tradycyjnie przychodziły kolejne fale zdobywców z Azji. Otwarcie wielkiego stepu przez złupienie Chazarii, zniszczenie Chazarii przez Świętosława oznaczało pewnego rodzaju na przyszłość zwrot w historii Rusi. Ruś będzie od tej pory zawsze związana z kolejnymi migracjami wzdłuż wielkiego stepu. Najpierw z Azji do Europy i Ruś będzie pierwszym krajem, który odwróci ten kierunek. Wykona, ale to już w wieku XV i XVI i XVII, ogromny ruch w odwrotną stronę, czyli z zachodu na wschód, tym samym wielkim stepem, który otwarł Świętosław. Drugi ważny ruch, który wykonał Świętosław, to próba przeniesienia ciężkości państwa na południe, na Bałkany. On tam się wyprawia, chce nawet przenieść stolicę do Perejasławia nad Dunajem, no bo stamtąd mu bliżej do Konstantynopola, liczył, że wreszcie zdobędzie ten Konstantynopol. Ale Konstantynopol, jak to zwykle, można powiedzieć, taką politykę brytyjską stosował, napuszczał innych na swoich przeciwników, nasłał właśnie stepowych barbarzyńców, pieczyngów na Świętosława, którzy ostatecznie go rozbili w 1973 roku. Ale to, co ważne, to właśnie to, że Ruś pcha się już wtedy na południe. I to ważne na południe, na obszar dzisiejszych Bałkanów, na obszar Dunaju, bo tam będzie prowadził jeden z ważnych geopolitycznych kierunków ekspansji Rosji już w kolejnych wiekach. Na południe, ku Konstantynopolowi, ale przez obszary zamieszkałe przez Słowian południowych. Wtedy po raz pierwszy Słowiańszczyzna Wschodnia wchodzi w kontakt bezpośredni ze Słowiańszczyzną Południową, czyli tymi ludami, które dzisiaj identyfikujemy jako Bułgarów, Serbów. A więc i pod tym względem był to ważny ruch. Ale miał on ogromne znaczenie bezpośrednie dla stosunków z Polską, z państwem pierwszych piastów. Bowiem wykonawszy ten ruch i utraciwszy na chwilę szansę na zdobycie Konstantynopola po pogromie, po kolejnych walkach, prawda, o to, kto będzie nowym wielkim księciem, ostatecznie wygrywa te walki, osadzony w Nowogrodzie Wielkim młodszy syn Świętosława, Włodzimierz, który jednoczy znów Nowogród Wielki i Kijów i który chce poszerzyć sobie, jeśli można tak powiedzieć, szlak handlowy prowadzący na południe, tam, gdzie już Świętosław dotarł. I wtedy uderza na Grody Czerwieńskie. I to jest pierwsza zapiska dotycząca stosunków między ruskimi sąsiadami a państwem Polan, państwem Piastów. Pod rokiem 981 kronikarz ruski Nestor, który pisał swoją kronikę w tym samym czasie co Galanonim, czyli na początku XII wieku, zapisuje, iż książę Włodzimierz poszedł na Lachów i zabrał ich grody, tak to jest napisane dokładnie, ich grody Przemyśl i Czerwień. A więc ruski kronikarz, który bardzo nie lubił Lachów, bardzo intensywnie był, że tak powiem, nastawiony antylackim, można powiedzieć, przesądem wynikającym z jego wierności prawosławiu, bo to był rzecz jasna kronikarz duchowny. Jednoznacznie stwierdza, że Przemyśl i Czerwień są traktowane jako grody, które zabraliśmy im, Lachom, prawda? A więc w punkcie wyjścia w pierwszej zapisce historycznej to strona ruska niewątpliwie atakuje, zabierając ich, czyli Lachów, grody. Przemyśl i Czerwień.
Ten nieduży obszar ziemi, który dziś, no właśnie, gdzieś między Przemyślem a Lwowem na południu, a na północy Włodzimierzem Wołyńskim, to miasto właśnie utworzył, ten gród utworzył właśnie Włodzimierz w tym czasie, książę kijowski. Ten obszar nieprzekraczający może 60-70 tysięcy kilometrów kwadratowych, to jest najważniejszy obszar sporny między państwem Piastów a państwami Rurykowiczów przez całe średniowiecze. O nic więcej nie walczyliśmy bezpośrednio, tylko o ten kawałek ziemi. Nie był to obszar ziemi, bez którego Polska nie mogłaby żyć lub bez którego Ruś nie mogłaby żyć. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że konflikt geopolityczny, realny co prawda, między państwem ruskim a państwem Piastów w tym czasie nie był konfliktem, można powiedzieć, na śmierć i życie. Był konfliktem ograniczonym. Dość wąsko ograniczonym. Spór był ważny, chodziło o ziemie ważne dla gospodarczej, można powiedzieć, żywotności obu państw, kontaktów ze szlakiem handlowym, dodatkowo wzmacniającym kontakty z południem, wzdłuż, można tak powiedzieć, wschodnich stoków Karpat, do kolonii, które pojawiały się na północnym brzegu Morza Czarnego, kolonii europejskich, potem Genua tam będzie miała swoje ważne kolonie, a więc to ważny szlak, można powiedzieć, ekonomicznie, ale nie życiowo ważny. To znaczy Ruś mogła istnieć bez tych grodów i Polska mogła istnieć bez tych grodów. To był spór ograniczony, lokalny, taki jak zwykle między sąsiadami występuje. W tym sporze następuje szybko zwrot akcji. Już w roku 1018 Bolesław Chrobry odbija Grody Czerwieńskie, osadzając na tronie po śmierci w 1015 roku Włodzimierza, zwanego Wielkim i Świętym także w tradycji rosyjskiej, osadza jego starszego syna Izasława na tronie w Kijowie, sam go tam wprowadza. Według legendy wtedy właśnie szczerbi swój miecz o złotą bramę kijowską. No wiemy na pewno, że brama kijowska została zbudowana dopiero około 30 lat później, więc nie było jej jeszcze, ta, której kopia stoi po dzień dzisiejszy w Kijowie. No i że szczerbiec ten, który spoczywa na Wawelu, jest mieczem koronacyjnym Władysława Łokietka, bezdyskusyjnie jest raczej mieczem z XIII wieku, troszkę późniejszym. Ale legendę zapisuje już Galanonim, a więc jakimś mieczem, jakąś bramę pewnie Bolesław Chrobry w Kijowie uderzył i było to wyjątkowo świetne zwycięstwo polskie, zwłaszcza, że w tym samym roku, przy logistyce początku drugiego tysiąclecia ery chrześcijańskiej, to był niezwykły wyczyn. No dopiero co skończył wojnę w tym samym roku z cesarzem niemieckim Henrykiem II Bolesław Chrobry i potrafił tak błyskawicznie przerzucić swoje siły, żeby pogromić potężnego władcę Rusi i dotrzeć aż do jego stolicy. Słusznie zasłużył Bolesław Chrobry na tytuł Wielkiego. Czasem zapominamy mu go przyznawać. Ale najważniejsze było to, że Bolesław Chrobry najwyraźniej nie bardzo miał ochotę angażować się głębiej w sprawy ruskie. Owszem, zostawił Izasława w Kijowie, wywiózł ogromne ilości skarbów z Kijowa, co podkreśla skwapliwie i Galanonim, i Nestor. Ale to, co go interesowało bezpośrednio, to odebranie Grodów Czerwieńskich. To jest nasze i to ma być nasze. A co w Kijowie? To już niech się tam między sobą decydują kandydaci do władztwa kijowskiego. Otóż to poczucie, że Polacy są osobno, a Rusini osobno, było już wtedy bardzo silne. Nie było mowy o pojednaniu. Bo to słowo wydaje mi się bardzo ryzykowne w liście, jeśli mogę jednak do niego nawiązać, ponieważ pojednanie oznacza ostatecznie w stosunkach między narodami zjednoczenie, pojednanie. Już w wieku XI Bolesław Chrobry i jego partnerzy, przeciwnicy po drugiej stronie, władcy księstw ruskich, nie mieli wątpliwości, że nie będzie żadnego pojednania, bo osobno są oni, osobno są Polacy. Dało to o sobie znać także wkrótce potem, kiedy nastąpił kryzys monarchii pierwszych Piastów za czasów Mieszka II, syna Bolesława Chrobrego. Społeczeństwo nie było w stanie dźwigać tak długo tak wielkiego wysiłku militarnego, jaki wiązał się ze świetnością monarchii Bolesława. Także reakcja pogańska nastąpiła, ruchy odśrodkowe. To wszystko doprowadziło do wielkiego kryzysu,
którym pomogli nasi sąsiedzi ze wschodu, Jarosław, zwany Mądrym, syn Włodzimierza Wielkiego, który właśnie przepędził owego osadzonego w Kijowie Izasława, osadzonego przez Bolesława Chrobrego, decyduje się wykorzystać moment słabości Polski i wspiera bez pryma kandydata do tronu przeciwko Mieszkowi II, by właśnie osłabić to państwo, które tak zatriumfowało nad Rusią w roku 1018. Ale rzecz ciekawa, że po tej interwencji ruskiej, mającej charakter, można tak powiedzieć, zły dla państwa polskiego w 1031 roku, następuje odwrotna interwencja już 6-7 lat później, kiedy ten sam Jarosław przysyła wsparcie wojskowe dla Kazimierza, zwanego Odnowicielem, syna Mieszka II, by odbudować państwo polskie, ponieważ Jarosław Mądry nie ma żadnych zamiarów zagarnięcia czegoś więcej niż Grodów Czerwieńskich. On zabrał oczywiście Grody Czerwieńskie znowu, Przemyśl, Czerwień, te grody sąsiednie, ale nic więcej nie chciał. Chciał tylko tych grodów, a tu chciał, żeby była Polska. Dlaczego? Bo uważał, że Polska jest potrzebna. To państwo, które już wyrosło na trwałe wyobraźni, można tak powiedzieć, geopolitycznej, ówczesnej Europy Środkowej i Wschodniej, jest potrzebna dla pewnego rodzaju równowagi tutaj. A zatem wspiera odbudowę niedużego, słabego, ale jak najbardziej istniejącego i niezależnego od Rusi całkowicie państwa polskiego. Udziela bardzo efektywnej pomocy Kazimierzowi Odnowicielowi, którego wspiera zresztą wtedy także cesarz niemiecki. W tym momencie Polska została osłabiona, nie zagraża już w kolejnych walkach Niemcom i dla Niemiec taka buforowa Polska jest przydatna, można powiedzieć w pewnym uproszczeniu. Mówię o tym dlatego, by jeszcze raz podkreślić to, co wydaje mi się ważne. Ruś i Polska sąsiadują już ze sobą od 100 lat mniej więcej wtedy i obie wiedzą o sobie tyle, że są. I żadna z nich nie myśli o tym, żeby drugiej nie było, żeby ją zastąpić czy podbić, tę sąsiadkę. Ani Ruś nie chce zlikwidować Polski, ani Polska nie chciała w momencie największej swojej przewagi za Bolesława Chrobrego zdominować na trwałe Rusi. Pamiętajmy oczywiście o dysproporcji sił. Ruś jest, według jednych miała wtedy około 1050 roku 4 miliony mieszkańców, według innych szacunków, najbardziej optymistycznych, 8 milionów mieszkańców. Polska nie przekraczała wtedy na pewno miliona mieszkańców. Po prostu Ruś była dużo ludniejszym krajem, dużo bogatszym. Kijów, jak wtedy prawie wszyscy szacują dzisiaj historycy, był jednym z największych miast Europy. Liczył około 40 tysięcy mieszkańców. Obok Wisby na wyspie Gotlandii, wcześniej potężnego miasta pirackiego, można tak powiedzieć. We wschodniej Europie to było największe miasto. Dużo większe niż Paryż wtedy, czy Londyn. Bogate właśnie tym ogromnie zyskownym handlem z Konstantynopolem, z Morzem Czarnym, z muzułmanami, z Kalifatu Abbasydów. Handlem między Azją a Europą. To właśnie był ten handel, wielki handel, o którym mówił Galanonim w swojej kronice. To dawało bogactwo Rusi. A więc była dysproporcja, a jednak uznanie, że te dwa kraje, te dwie państwowości są suwerenne obok siebie i równorzędne, mimo dysproporcji sił. Energia, z jaką wraca do polityki zdobywczej swojego imiennika Bolesław Szczodry, przypomina znów o możliwościach państwa Piastów w 1069, a potem w 1077 roku dwa razy odwiedza Kijów zbrojnie, by osadzić księcia, którego popierał w tej rywalizacji wewnętrznej w Kijowie i wywożąc jak zwykle duże skarby ze stolicy naddnieprzańskiej. Ta druga wyprawa zresztą skończyła się dla Bolesława Szczodrego bardzo nieszczęśliwie, bo jak wiadomo, w jej konsekwencji doszło do sporu, którym stroną stał się biskup Stanisław, i do tragedii i państwa polskiego, i przede wszystkim samego króla Bolesława Szczodrego, zwanego także Śmiałym. Ale nie to jest przedmiotem naszego opowiadania, tylko stwierdzenie, że znów Bolesław odzyskuje Grody Czerwieńskie, oczywiście Przemyśl i znów polskie rycerstwo trafia do stolicy
ruskiej do Kijowa. No ale jak wiemy, po wygnaniu Bolesława Szczodrego jego młodszy brat Władysław Herman nie ma tej energii, traci znowu Grody Czerwieńskie i Przemyśl na rzecz księstw ruskich i one już na długo tym razem odpadają od państwa Piastów. Choć nigdy nie wypadną z kręgu zainteresowania, z przekonania, że to jest nasza ziemia, o którą musimy się upomnieć, sporna z państwami ruskimi. Otóż mówiąc o tym wszystkim, o tych sporach geopolitycznych, o kształtowaniu się państw, nie wspominam o sprawie najważniejszej jak dotąd, a to dlatego, że ta sprawa dojrzewa właśnie w ciągu tych pierwszych wieków kontaktu. Ona nie daje znać o sobie od razu. To jest oczywiście sprawa różnicy wyznania. W 966 roku, jak wszyscy wiemy, Mieszko przyjmuje chrzest wraz ze swoją drużyną i w ciągu kilkudziesięciu lat do czasów jego syna Bolesława Chrobrego ziemie polskie zostają ochrzczone. Duża część ludności tych ziem. Mimo reakcji pogańskiej w następnych latach, chrześcijaństwo przyjmuje się jednoznacznie w wersji łacińskiej. Przypomnijmy, że nie jest to jeszcze czas schizmy. Ta schizma nastąpi dopiero w 1054 roku. Nie ma jeszcze podziału na Kościół, ostatecznego podziału na Kościół wschodni i zachodni, choć są oczywiście duże różnice kulturowe, różnice obrządkowe, ale Kościół jest wciąż jeden, katolicki, prawosławny jednocześnie. A jednak ta różnica rytu, obrządku i różnica źródła, z którego czerpie się chrześcijaństwo, jak się okaże, będzie miała znaczenie na przyszłość. Mieszko zaczerpnął chrześcijaństwa dla siebie, dla ziem polskich, dla Polaków z zachodu. Przez Pragę, przez Ratyzbonę, tę samą, z którą związany jest dzisiejszy papież Benedykt XVI. Do Rzymu oczywiście sięga ta polska droga do chrześcijaństwa. Ruś natomiast wybiera inaczej. Odnotowuje to kronikarz Nestor pod rokiem 988, a więc 22 lata po Polsce, kiedy Włodzimierz decyduje się ostatecznie przyjąć wiarę, rezygnując z pogaństwa swojej drużyny, właśnie tej ruskiej, skandynawskiej, można tak powiedzieć. Wybiera spośród czterech możliwości tej dwóch, o których mówiliśmy, prawda, czyli religia żydowska, z którą sąsiaduje od wschodu, religia muzułmańska, z którą sąsiaduje od wschodu północnego, czyli Bułgarów nadwołżańskich i od południa oczywiście. Bizancjum oferuje wersję prawosławną chrześcijaństwa, ale docierają także misje łacińskie do Kijowa. W 961 i 2 roku gości w Kijowie biskup Adalbert, potem także po chrzcie już w obrządku wschodnim, które ostatecznie wybrał Włodzimierz w 988 roku, pojawiają się kolejne misje łacińskie w Kijowie. Biskupa Reinberna, biskupa kołobrzeskiego, czyli biskupa polskiego, no bo Kołobrzeg był częścią organizacji kościelnej polskiej powołanej w 1000 roku na zjeździe w Gnieźnie. W 1067 roku właśnie Reinbern trafia do Kijowa. Trafia tam także wysłany przez Polskę, przez Polską, polskie państwo i organizację kościelną, święty Brunon z Kwerfurtu, próbując nawrócić już nie tyle Rusów, bo ci przyjęli chrzest, ale Pieczyngów, którzy na południu z nimi sąsiadują. A więc trafiają kolejne misje łacińskie do Kijowa. Nie ma jeszcze, można tak powiedzieć, poczucia absolutnej obcości. Jest poczucie odrębności obrządkowej. Poczucie, które kultywuje przede wszystkim prawosławna hierarchia. Prawosławny klasztor, pierwszy, który został powołany na ziemi ruskiej, Ławra Kijewsko-Pieczerska, czyli klasztor w jaskiniach kijowskich, można by tak przetłumaczyć tę nazwę, święty klasztor prawosławia rosyjskiego, który utrwala tradycję pisaną, tam powstają pierwsze teksty w języku ruskim, który utrwala także właśnie to poczucie obcości wobec tradycji łacińskiej. Przekonuje, że my mamy, można tak powiedzieć, tożsamość, my Rusini, opartą na prawosławiu, dla którego głównym zagrożeniem jest łacinnictwo, łacinnictwo. Są ci, którzy propagują inny obrządek,
a jego najbliższymi rzecznikami, wyrazicielami są nasi sąsiedzi z zachodu, czyli Polacy. W stosunkach dynastycznych tego problemu nie ma i to długo jeszcze po schizmie, po roku 1054, kiedy wysłannicy papieża i patriarcha konstantynopolitański obkładają się nawzajem klątwą. Żenią się nawzajem ze sobą księżniczki ruskie z książętami polskimi, rosyjscy, czy raczej ruscy książęta z polskimi księżniczkami przez kolejne pokolenia. Tej różnicy obrządkowej, wyznaniowej w tych relacjach nie ma tak mocnej. Ale jednak zarówno dla polskiej tożsamości łacińska wiara, łaciński obrządek, jak i dla ruskiej promieniującej z Ławry Pieczerskiej, ten bizantyński stopniowo przybierają na znaczeniu. Zmianę kolejną w relacjach naszych przynosi tragiczny w dziejach zwłaszcza Rusi czas najazdu Mongołów. W 1221 roku spotykają się oni, książęta ruscy, już w czasie podziału, bo Ruś rozpada się na wiele księstewek właściwie zaraz po Jarosławie Mądrym, po 1050 roku. Ta rozbita Ruś ulega straszliwemu pogromowi ze strony wojsk mongolskich, które utrwalają w następnych dwóch dekadach swoje panowanie nad ziemiami ruskimi. Panowanie, które będzie trwało 250 lat. Surowe panowanie. Panowanie, które izoluje dodatkowo Ruś od rozwoju cywilizacji, którą moglibyśmy nazwać nieco anachronicznie europejską. Mongołowie, jak twierdzi najpopularniejszy dzisiaj historyk w Rosji, nieżyjący już od kilkunastu lat, Lew Gumilow, syn Anny Achmatowej, wielkiej poetki rosyjskiej, sam prześladowany, 25 lat spędził w łagrach, odnowiciel eurazjanizmu, ważnego nurtu ideologicznego w myśli rosyjskiej, absolutnie najpopularniejszy historyk w Rosji, jak Państwo wejdziecie do jakiejkolwiek księgarni, czy na stronę internetową w książkach poświęconych historii Rosji, zwłaszcza pierwszych wieków, Gumilow na pewno, jego książki zajmują pierwsze miejsce. Otóż on błogosławi panowanie mongolskie. On uważa, że Mongołowie, wbrew zapisom kronik, ruskich kronikarzy, którzy oczywiście opisywali okrucieństwa tego panowania, że jednak Mongołowie ocalili Ruś przed dominacją idącą od zachodu nieuchronnie, bo Bizancjum słabło, prawda? Wzmacniała się Europa łacińska w kolejnych wiekach i Ruś, zdaniem Gumilowa, gdyby nie panowanie Mongołów, które odseparowało ich od zachodu, mogłaby ulec tej właśnie narastającej przewadze cywilizacji łacińskiej, którą reprezentowały Polska, którą reprezentowali na północy zakonnicy z krzyżem na płaszczu, czarnym krzyżem na białym płaszczu, to oczywiście zakon kawalerów mieczowych i zakon Najświętszej Marii Panny, zakon krzyżacki. A na południu kolonie, wspomniane już przeze mnie kolonie genueńskie w Kaffie, Kili i Białogrodzie. Kaffie na Krymie, Kili nad Dniestrem i w Białogrodzie u ujścia Bochu. Te wszystkie, można tak powiedzieć, spekulacje Gumilowa przytaczam tylko dlatego, by pokazać, jak interpretuje się znaczenie Mongołów i panowania mongolskiego w tradycji rosyjskiej w sposób przeważający dzisiaj w Rosji, jednoznacznie antyzachodnio, antyokcydentalistycznie. Gotowi są Rosjanie uznać nawet błogosławieństwo tego surowego panowania, po którym zostają jako najwyraźniejsze świadectwa zapożyczenia językowe w języku rosyjskim, które przeszły zresztą do nas potem z rosyjskiego w swoisty sposób do języka polskiego. Kajdany, kandały, to oczywiście z mongolskiego, dyby, knut, to wszystko są mongolskie słowa. One charakteryzują, można tak powiedzieć, najlepiej rodzaj tego panowania mongolskiego na Rusi. A jednak symbol tej zgody, można tak powiedzieć, czy podporządkowania ochoczego panowaniu mongolskiemu przez książąt ruskich, Aleksander Newski, który wygrał notabene 4 lata temu, przepraszam, konkurs organizowany przez telewizję rosyjską na imię Rosja, prawda, to znaczy, co jest imieniem, symbolem Rosji.
powodów politycznych zdecydowano się nie przyznać pierwszego miejsca, mimo że to było niby głosowanie telewidzów, ale wiadomo było, że rozstrzygał ktoś inny niż telewidze, Stalinowi, który by wygrał jak zwykle tego rodzaju konkurs. I Putin zdecydował, że będzie to właśnie Aleksander Newski, książę ruski, który pokonał Szwedów w bitwie na jeziorze, nad Newą, przepraszam, i pokonał, choć jest to rzecz sporna, czy rzeczywiście ta bitwa miała miejsce, ale według kronikarzy pokonał także zakonów, rycerzy zakonu kawalerów mieczowych w bitwie na jeziorze Czuckim. A więc pokonał Zachód, a podporządkował się Mongołom ochoczo. Pięknie to zresztą ilustruje film Siergieja Eisensteina Aleksander Newski. Bardzo polecam Państwu to niezwykłe dzieło filmowe z 1939 roku. Sławiące właśnie taką orientację. Akceptujemy panowanie Mongołów, ale walczymy z Zachodem wszystkimi siłami. Panowanie mongolskie na pewno takie skutki miało dla Rusi. Wzmacniało tę antyzachodnią orientację i przede wszystkim przesycało kulturę polityczną ziem ruskich zwyczajami mongolskimi, zwyczajami, w których jeszcze dodatkowo zaostrzeniu uległa to przeciwstawienie władza-społeczeństwo. Władza jest po to, żeby wdeptywać społeczeństwo w błoto, można tak powiedzieć. To jest ta filozofia polityczna, żeby traktować wszystkich jak niewolników, wsie chołopy. Caria, prawda? Wszyscy są niewolnikami. To, co wiązało się z najazdem, prawda, z obcym pochodzeniem władzy w czasach pierwszych wieków istnienia Rusi Kijowskiej, dodatkowo ulega wzmocnieniu pod panowaniem mongolskim. Wtedy warto sobie uświadomić, Polska przezwycięża okres rozbicia dzielnicowego, w którą ogromną rolę odgrywa w przezwyciężeniu właśnie Kościół, jego rola jednoczycielska i odnowiona monarchia Piastów w czasach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego wraca do programu wciąż tego samego, odzyskać Grody Czerwieńskie, prawda, stracone w czasach Władysława Hermana. Podejmuje tę próbę Władysław Łokietek, jeszcze nieudaną, ale skutecznie dokonuje tego wreszcie Kazimierz Wielki w roku 1340 i 1350 w kolejnych wyprawach. Wtedy właśnie Lwów staje się ważnym miastem, ważnym ośrodkiem, bardzo, można tak powiedzieć, wzbogacającym ziemię Korony Królestwa Polskiego. Rywalizacja o ten obszar toczy się już nie tylko między Polską a Rusią, ale są jeszcze dwaj nowi partnerzy w tej rywalizacji. To Węgrzy od południa, którzy od początku XIII wieku łakomym okiem patrzą na tę samą Ruś. I tam już na początku XIII wieku król węgierski Bela próbuje osadzić swojego syna. A od północy Litwini. I to właśnie w sporze o ziemię, można tak powiedzieć, przemysko-czerwieńską, zaczyna się ten ważny dla nas zwrot dziejowy, w którym wybieramy za partnerów po wygaśnięciu dynastii piastowskiej, wybieramy za partnerów Litwinów. Nie chodziło tylko i wyłącznie o, choć to było bardzo ważne, kluczowe dla Litwy zwłaszcza, o wspólną walkę z zakonem krzyżackim, ale chodziło także o rozstrzygnięcie sporu o Grody Czerwieńskie, o wspólne z Litwinami połączenie sił, które ostatecznie wyprze stamtąd Węgrów jako rywali, bo Ruś była słaba w tym momencie pod panowaniem mongolskim. Zwróciwszy na to uwagę, chcę jeszcze podkreślić jeden aspekt związany z tymi wiekami między najazdem mongolskim a czasem panowania Kazimierza Wielkiego. To jest czas, kiedy następuje duża migracja ruska, wschodniosłowiańska, na teren, który znamy jako Galicję Wschodnią. To nie jest tak, że te ziemie były gdzieś od X wieku zaludnione wschodnimi Rusinami, prawda, że nie było tam Polaków. Nie, tam pierwotnie byli Lachowie. Tylko właśnie przed najazdem mongolskim masowo uciekali na te ziemie, które leżały na krańcu panowania mongolskiego, które na ziemiach polskich, jak wiemy, się nie utrwaliło, mimo paru najazdów. Właśnie na ziemię Rusi Zachodniej, na ziemię czerwieńską i przemyską
masowo ściągają i chłopi uciekają, i rycerstwo ściąga. I to, można tak powiedzieć, dokonuje wewnętrznej kolonizacji tych ziem i ich rutenizacji. One nie były pierwotnie ruteńskie, ruskie. One stają się takimi w przewadze w wieku XIII i XIV. Na to przychodzi w 1340 polskie panowanie, które, można tak powiedzieć, umacnia na tym obszarze katolicyzm, łaciństwo. Przypomnijmy, że to właśnie wyznaczony zarządcą tych ziem książę Władysław Opolczyk sprowadza właśnie z tych ziem cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej do także zarządzanej przez siebie Częstochowy, do klasztoru jasnogórskiego. To jest także jakiś element, można powiedzieć, dyfuzji kulturowej, duchowej między Rusinami a ziemią ruską, kulturą ruską, a ziemią polską. Spór geopolityczny zatem trwa, ale poszerzy się on dramatycznie dopiero na zasadzie sporu na śmierć i życie w momencie, kiedy następuje Unia Polsko-Litewska, ponieważ Litwa skonfliktowana jest z Moskwą, nowym ośrodkiem państwowym Rusi, w sposób zasadniczy i fundamentalny, albowiem Moskwa, stopniowo wydobywając się spod panowania, spod przewagi mongolskiej, umiejętnie skupia swoje siły do rywalizacji o przewodnictwo nad wszystkimi ziemiami niegdyś należącymi do książąt ruskich, przenosząc stolicę metropolii prawosławnej właśnie do siebie, przez Włodzimierz nad Klaźmą, aż ostatecznie metropolici znaleźli przytulisko na dworze książąt moskiewskich w Moskwie. To bardzo ważne wzmocnienie duchowe, by także z Moskwy jako głównego ośrodka walczącego o tę dominację. Litwa stanęła w końcu XIV wieku przed wyborem. Czy pogańscy zdobywcy połowy wschodniej Europy, którzy tak błyskotliwie w ciągu XIV wieku opanowali obszar od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, Litwini, wybiorą prawosławną religię i wtedy oczywiście Litwa przekształci się ostatecznie w państwo prawosławne, bo Litwinów była 1/10, 0,9 Rusinów w ich państwie, prawosławnych, wyżej kulturowo stojących od pogańskich zdobywców. Czy zostaną przy pogańskiej wierze? To nie była, jak to się mówi dzisiejszym językiem, opcja o dłuższej perspektywie czasowej. Czy wybiorą wariant odmienny? Przyjęcie obrządku łacińskiego właśnie przez związek z Polską. Obrządku, który pozwoliłby zachować odrębną tożsamość Litwinom w morzu prawosławnej większości, ich imperium, imperium litewskim. Jagiełło, syn Olgierda, który dwa razy stukał do bram Moskwy w latach 60. i 70. XIV wieku, Jagiełło wybiera to właśnie rozwiązanie. Rozwiązanie, które pozwoliło Litwinom przetrwać. Właśnie zachować odrębną tożsamość, ale które zarazem sprawiło, że Litwini znaleźli się na przegranej pozycji w rywalizacji z Moskwą o dominację nad ziemiami ruskimi. Bo książęta litewscy, ci najważniejsi, przyjęli chrzest łaciński. Przy różnicy kulturowej nasilającej się w kolejnych wiekach między prawosławiem a katolicyzmem, ta właśnie różnica obrządku, wyznania władcy w Wilnie panującego i władcy w Moskwie panującego była zasadnicza i rozstrzygająca dla losów tej rywalizacji. To Moskwa znalazła się na zwycięskiej pozycji. Ale możemy się zastanowić, co by było gdyby. Gdyby Litwa stała się prawosławną w XIV wieku, gdyby Jagiełło przyjął prawosławie. Albo gdyby Witold, który korzystając z układu z Jagiełłą, zajął się w ostatnich latach XIV wieku próbą dokończenia tego dzieła podboju Europy Wschodniej przez Litwę i starał się wyeliminować Tatarów samodzielnie, oczywiście w sojuszu z książętami ruskimi, w wielkiej bitwie nad Worsklą, daleko za Dnieprem. Przegrał tę bitwę miażdżąco latem 1399 roku, mając zresztą posiłki polskie, pierwszy raz armatek tam użyto, właśnie polskie posiłki je dźwigały ze sobą, spytko z Melsztyna, który tam poległ. Co by było, gdyby wygrał Witold i podbił wtedy Moskwę, wszystkie inne księstwa ruskie, bo gdyby wygrał tę bitwę, tak by było. No niewątpliwie Litwa stałaby się prawosławną, bo już byłoby Litwinów w tym morzu prawosławnym nie 1/10, tylko 1/30. Nie dało się panować w ten sposób
z taką przewagą, powiedziałbym, ludności podbitej nad tą elitą podbijającą, słabszą zresztą dużo kulturowo od ludności podbitej. A więc mielibyśmy za sąsiada, sąsiada za Bugiem, sąsiada na Podlasiu, sąsiada na Mazowszu, sąsiada o miedze z Przemyślem graniczącego, ogromne imperium słowiańskie. Cóż z tego, że ze stolicą w Wilnie, a nie w Moskwie? Czy byłoby lepiej z tego powodu? Nie wiemy oczywiście, co byłoby, gdyby. To oczywiście bardzo kuszące rozważania, ale musimy je tutaj zawiesić. Stało się inaczej. Litwa wybrała chrzest łaciński i przez to zachowała swoją tożsamość i przez to także naraziła się na przegraną w rywalizacji z Moskwą w walce o dominację nad Europą Wschodnią. Moskwa wychodzi z tej rywalizacji do walki już nie z samą Litwą, ale z Litwą połączoną z Polską. I ta rywalizacja stanie się rywalizacją o dominację nad całą Europą Wschodnią już w drugiej połowie XV wieku, ale o tym oczywiście proponuję, żebyśmy porozmawiali za miesiąc. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeśli są pytania, spróbuję odpowiedzieć.